Niewielu jest chyba świętych, których ikonografia jest tak bardzo charakterystyczna, tak dobrze rozpoznawalna i tak mocno zakorzeniona w zbiorowej świadomości. Opowiem dziś o świętym, który uchodzi za patrona chorujących na choroby zakaźne, inwalidów wojennych, kamieniarzy, konwisarzy, łuczników, myśliwych, ogrodników, rusznikarzy, strażaków, strzelców, żołnierzy, który ponadto jest również patronem Niemiec oraz Gwardii Szwajcarskiej, a także jednym z orędowników w czasie epidemii. O kim mowa? O świętym Sebastianie, o którym będę miał przyjemność opowiedzieć Państwu w moim nowym podcaście. Dzień dobry, nazywam się Paweł Bień i dziś święty Sebastian. Kim był święty Sebastian? Tutaj informacje nie są zbyt ścisłe, różne źródła różne rzeczy będą podawały. Według jednych źródeł ojcem Sebastiana był pochodzący z rodziny urzędniczej patrycjusz, zaś jego matka była mediolańską mieszczanką. Dzięki starannemu wychowaniu i stanowisku ojca Sebastian został przywódcą gwardii cesarza Marka Aureliusza Probusa, czyli władcy rzymskiego panującego w latach 276-282. Ale nie jest to jedyna informacja, którą podają nam źródła, bo na przykład święty Ambroży zapisał, że Sebastian miał być dowódcą przybocznej straży Dioklecjana, czyli cesarza panującego nieco później, w latach 284-305. Więc widzimy, że historia będzie rozgrywała się na przełomie III i IV wieku. Jak już wspomniałem, święty Sebastian jest patronem ludzi zajmujących się bardzo różnorodną działalnością, bo to kamieniarze, konwisarze, ale także osoby będące chorymi zakaźnie, czy inwalidzi wojenni, ogrodnicy, strażacy, strzelcy i żołnierze. Skąd wzięła się ta wielka legenda świętego Sebastiana? Ano wzięła się stąd, że ten doskonale wykształcony młodzieniec stojący u boku rzymskich cesarzy w pewnym momencie zdecydował się przyjąć naukę Chrystusa. A kiedy został chrześcijaninem, spotkało się to z wielkim gniewem cesarza. Cesarz kazał rozstrzelać z łuku swojego niewiernego sługę. Kiedy cały oddział strzelił już ze swoich łuków do Sebastiana, a jego ciało zostało przeszyte strzałami, zwłoki porzucono. I wtedy w historii pojawia się Irena, święta Irena, która przygarnia to biedne, umęczone ciało jeszcze ledwo żyjącego Sebastiana, a następnie kuruje go i pomaga mu wrócić do zdrowia. A kiedy cesarz orientuje się, że święty Sebastian jednak poradził sobie z tą karą i zwycięsko wyszedł z tego rozstrzelania z łuków, następuje druga część tej historii, jeszcze bardziej brutalna, bo wtedy Sebastian zostaje ukamienowany, a następnie jego zwłoki wrzucone do kanału ze ściekami. Oczywiście w sztuce europejskiej ten kanał ze ściekami nie będzie występował. Podobnie motyw ukamienowania będzie należał do bardzo rzadkich. To, co najczęściej pokazywane będzie z męczeństwa świętego Sebastiana, to scena rozstrzelania z łuku. Najstarszy przykład obecności świętego Sebastiana w sztuce w kolekcji naszego muzeum znajdujemy w tryptyku świętych męczenników z Kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu. I tam, na jednej z kwater tego tryptyku z roku 1497, widzimy nagiego młodzieńca przepasanego rozwianą na wietrze złocistą szatą perizonium, czyli szatą, która zakrywa jego biodra, do którego mierzą z łuków żołnierze, ubrani tak jak średniowieczni patrycjusze. Oczywiście ten średniowieczny zwyczaj aktualizowania, czyli przenoszenia w doskonale znane im wówczas realia historii starożytnych, był zwyczajem absolutnie powszechnym. Warto zwrócić uwagę, że na pierwszym planie postać świętego Sebastiana będzie kontrapunktowana przez postać mędrca w bardzo bogatym mieszczańskim stroju, w płaszczu lamowanym futrem z wielkim kołnierzem we wspaniałej czapie i z długą brodą. Ten mężczyzna być może jest przedstawieniem samego cesarza, który miał skazać Sebastiana na te okrutne męki. W czasach renesansu, kiedy artyści odkrywają ciało ludzkie, kiedy odkrywają akt i szukają pretekstów do tego, żeby móc akty malować, święty Sebastian jawi się jako jedna z ulubionych postaci, dlatego że daje asumpt do tego, żeby pokazać wspaniałe studium męskiego ciała. Nierozpoznany do dzisiaj malarz niemiecki w pierwszej ćwierci wieku XVI maluje temperą na bukowej desce świętego Sebastiana. I to kolejne przedstawienie, które w naszym muzeum się znajduje.
Tutaj możemy powiedzieć, że dochodzi już do wykształcenia się tej najbardziej znanej nam dzisiaj ikonografii świętego, czyli ciała, które przywiązane jest do drzewa, przeszyte strzałami, ale nie znajdziemy tutaj już postaci ani rzymskich żołnierzy, ani cesarza, natomiast nad głową świętego Sebastiana będzie roztaczał się ten świetlisty krąg aureoli. W tle, jak na dobrego renesansowego obserwatora przystało, mamy doskonale oddaną roślinność, piękne drzewa, krzewy. Tutaj wspaniale artysta posłużył się także kamieniem, który stoi pod prawą nogą Sebastiana po to, żeby mógł on tę nogę zgiąć w kolanie, tak żeby uzyskać większy dynamizm tej postaci. Postaci ujętej w bardzo trudnej do namalowania pozie, tym bardziej pokazującej malarską zręczność autora. Kolejny wizerunek z końca wieku XVI to męczeństwo świętego Sebastiana, olejno na desce malowane przez nierozpoznanego malarza, który za wzór wziął sobie rycinę Hansa van Aachena. Najpierw była więc czarno-biała grafika, do której artysta odniósł się, przejmując z niej warstwę rysunkową, ale dodając od siebie warstwę kolorystyczną. Można powiedzieć, że jest to jeszcze bardziej rozbudowana wizja męczeństwa świętego Sebastiana niż ta, którą widzieliśmy przed chwilą. Po pierwsze, postać samego męczennika jest tutaj pokazana w wykroku z dramatycznie podniesioną do góry ręką, która przywiązana jest do gałęzi, więc bardzo ekstatyczny układ tej postaci. Dodatkowo mnóstwo łuczników zgromadzonych nie tylko naprzeciwko niego, ale także wychylających się z zadolnej krawędzi obrazu, co lokuje nas jako odbiorców w roli podpatrujących tę scenę. Ale żeby jeszcze bardziej podkreślić mistyczny charakter tego wydarzenia i tego niezwykłego ocalenia Sebastiana, które miało po chwili nastąpić, nad tymi wszystkimi postaciami unosi się mały anioł, który w jednej ręce będzie trzymał wieniec laurowy, będący symbolem szlachetności, zwycięstwa, ale też wielkiej chwały, a w drugiej ręce będzie trzymał gałązkę palmową, czyli atrybut, który w czasach nowożytnych, ale także w średniowieczu już będzie towarzyszył świętym męczennikom. Widzimy więc, że ten nierozpoznany artysta przekopiował grafikę, robiąc z niej obraz, dodając od siebie fantastyczną warstwę kolorystyczną, powodując, że historia o świętym Sebastianie została tutaj opowiedziana nie tylko w sposób bardziej szczegółowy, ale mamy tutaj też jeszcze ten komponent mistyczny, który już zapowiada nam epokę baroku z tymi fruwającymi wszędzie aniołami. Mówiąc o baroku, nie sposób nie odnieść się do tradycji Caravaggia. A skoro już mówimy o Caravaggiu, no to trzeba też powiedzieć o Cecco del Caravaggio, czyli artyście, którego obraz znajduje się w naszym muzeum. Obraz powstał w latach około 1610-1620 i jest malowany olejno na płótnie. Już na pierwszy rzut oka widzimy tutaj nawiązanie do mistrza Caravaggia, który operował bardzo gwałtownym światłocieniem. Pewne części obrazu pogrążał w zupełnym mroku, podczas gdy inne wydobywał jakimś gwałtownie rzuconym, tak zwanym punktowym, reflektorowym światłem. Cecco del Caravaggio był wiernym naśladowcą Caravaggia lub, jak sugerują niektórzy, nawet jego współpracownikiem. Co ciekawe, już za życia cieszył się sporą sławą, bo Giulio Mancini, słynny kolekcjoner i krytyk sztuki, uwzględnił go w swoim dziele dotyczącym właśnie ówczesnego malarstwa jako jednego z najważniejszych przedstawicieli szkoły Caravaggio. Możemy być więc z tego obrazu naprawdę dumni. Tak naprawdę niewiele szczegółów biografii Cecco jest znanych. Identyfikuje się go z artystą zwanym Francesco Buoneri, żyjącym w latach 1590-1625, a zatem zaledwie 35 lat, z czego ten obraz lokowany byłby już pod koniec tego krótkiego życia. Cecco gorliwie naśladował styl Caravaggia, ale również zasłynął z niekonwencjonalnych rozwiązań dla tematów typowo caravaggionistycznych, tak jak w przypadku tego warszawskiego obrazu ze świętym Sebastianem. Na pierwszy rzut oka już możemy stwierdzić, że odchodzi on od tej ustalonej tradycji.
Po pierwsze, wprowadza tutaj o wiele więcej postaci, które już nie strzelają z łuku, tylko będą wyciągały strzały z tego pozornie martwego ciała świętego Sebastiana. W zasadzie twarz męczennika jest pogrążona w mroku, a najjaśniej oświetlonym elementem będzie tutaj ręka tego, który strzały z Sebastiana wyciąga, oraz sam tors świętego przebity właśnie, będący symbolem tej męczeńskiej śmierci. Ale kiedy przyjrzymy się uważnie temu obrazowi, to pomiędzy Sebastianem a tym żołnierzem ubranym zresztą zgodnie z modą XVII-wieczną, pomiędzy tymi dwoma postaciami mamy jeszcze jedną postać z taką bardzo ciekawą, zieloną tkaniną przerzuconą przez jego ramiona. Jest to postać siepacza, czyli mężczyzny, który trzyma bicz. Nic nie wiemy o biczowaniu świętego Sebastiana, i jak dotąd taki motyw się w zasadzie nie pojawiał w tej ikonografii. Moglibyśmy długo zatem debatować, skąd wziął się nagle ten biczujący świętego Sebastiana człowiek, gdyby nie zdjęcie rentgenowskie. Otóż kiedy wykonano taki rentgenogram tego obrazu, okazało się, że pod obecną warstwą malarską znajduje się pierwotna, nieukończona wersja przedstawienia, która miała przedstawiać biczowanie Chrystusa. No, nie wiemy dzisiaj, kto wpłynął na zmianę ostatecznej koncepcji, ale faktem jest, że artysta bardzo zręcznie wykorzystał ten pierwotny projekt do nowego ujęcia ikonografii świętego Sebastiana. Tak więc biczowanie Chrystusa stało się nagle historią o świętym Sebastianie, no a ten biczownik w tle został. Mówiąc o niekonwencjonalnych ujęciach tego tematu, przechodzimy do obrazu, który jest jednym z moich ulubionych obrazów z kolekcji Muzeum Narodowego. To Giuseppe da Ribera i Męczeństwo świętego Sebastiana, namalowane na początku wieku XVII, olejno na płótnie. Od razu widać, że obraz ten jest mocno zakorzeniony w tradycji Caravaggi, a przede wszystkim ze względu na panujący tam bardzo gęsty mrok, bardzo zawiesiste kolory, które gęsto pokrywają powierzchnię tego płótna. Autorem obrazu według najnowszych badań jest Ribera, artysta żyjący w latach 1591-1652, więc na szczęście trochę dłużej niż omawiany przed chwilą jego poprzednik. I był to hiszpański malarz, który pracował najpierw w Rzymie, gdzie zetknął się ze sztuką Caravaggia, a od roku 1616 w Neapolu. I zaliczany jest do tak zwanych neapolitańskich caravaggionistów, którzy zresztą bardzo chętnie malowali sceny męczeństwa ze względu na ich dramatyzm i silną, poruszającą widzów ekspresję. Męczeństwo Sebastiana było jednym z ich ulubionych tematów i zasłynęli z przemian tego typu ikonograficznego. Zresztą w ramach kultu świętych propagowano ideały męczeństwa za wiarę, które były wtedy bardzo mocno obecne. Jesteśmy przecież w trakcie kontrreformacji. Ideały ascezy, ekstazy, wizji świadczących o bezpośrednim kontakcie tego świętego z Bogiem. Ikonografia potrydenckiej religii i pobożności była więc nasycona takim patosem, gorliwym uniesieniem modlitewnym, żarliwą emocjonalnością, czasem ekspresją, która była wręcz drastyczna, a niektórzy mówili, że czasami ocierająca się o pewien czułostkowy liryzm. A wszystko po to, żeby te obrazy przemawiały zarówno do tych, którzy byli doskonale wykształceni teologicznie, jak i do tych, których określano wtedy nie najpochlebniejszym mianem prostaczków. Tak więc w interpretacji Ribery święty Sebastian już leży martwy, leży przywiązany do drzewa, ale tutaj zwracam uwagę właśnie na tę niezwykłą zmianę ikonograficzną. On nie stoi przywiązany tak jak dotąd, tylko leży z rękami wyciągniętymi do góry, zupełnie ciemno dookoła i w zasadzie patrząc na ten obraz tylko czeka się, kiedy przyjdzie święta Irena po to, żeby opatrzyć rany męczennika i po to, żeby pomóc mu wrócić do zdrowia. Swój niezwykły kunszt w operowaniu światłem Ribera pokazuje tutaj w sposób niezwykle wirtuozowski, ale to, co przykuwa moją uwagę szczególnie, to ta biała tkanina, to białe peryzonium, którego bardzo mocno sfałdowana struktura pokazuje, jak genialnym nie tylko malarzem, ale także rysownikiem był Ribera. Przechodzimy do kolejnych przedstawień już XIX-wiecznych i tym razem możemy zawędrować na grunt sztuki polskiej, bo mamy w naszych zbiorach pracę Stanisława Czerskiego,
Święty Sebastian i jest to matryca graficzna wykonana w latach 1822-1832 na płycie miedzianej. Co ciekawe, oprócz tego, że mamy tę matrycę graficzną, czyli tę płytę, z której odbijano miedzioryty, mamy w naszej kolekcji także sam miedzioryt ze Świętym Sebastianem. Jaka jest różnica między nimi? No przede wszystkim taka, że to, co na matrycy, jest odbiciem lustrzanym tego, co ma znaleźć się ostatecznie już na papierze. Nie jest to przedstawienie wybitne ani pod względem inwencji ikonograficznej, ani pod względem warsztatowym. Patrząc na tego świętego Sebastiana, prędko dostrzeżemy pewne anatomiczne nieporadności, ale i tak myślę, że Czerskiemu należy się tutaj wzmianka. Za to, mówiąc o ikonograficznych innowacjach, należy wspomnieć tutaj o Stefanie Szmaju, znakomitym polskim grafiku, wielkim ekspresjoniście, działającym szczególnie ciekawie pod koniec I wojny światowej i na początku dwudziestolecia międzywojennego. I tutaj chciałbym przywołać jego linoryt zatytułowany Święty Sebastian wersja C dla odróżnienia od dwóch poprzednich wersji. Zresztą XX wiek to czas wielkiego renesansu postaci Świętego Sebastiana. Piszą o nim wtedy najwięksi. Pisze o nim Oscar Wilde, pisze Jean Cocteau, pisze Thomas Mann, pisze Marcel Proust, Garcia Lorca, więc absolutnie czołowe nazwiska literatury światowej wracają wtedy do motywu Świętego Sebastiana jako tego, który za swoje poglądy, za swoje przekonania zostaje odrzucony przez społeczeństwo i skazany na jakąś okrutną banicję. Stefan Szmaj pokazuje świętego Sebastiana w sposób bardzo dla siebie charakterystyczny, czyli niezwykle ekspresyjny, nasycony takim brutalnym tragizmem. Przez sam środek tej pracy po ukosie będzie szła diagonalna linia przedstawiająca drzewo, do którego przywiązane jest ciało. Ciało, które jest już tak bardzo umęczone, że w zasadzie traci swój zasadniczy kształt. Nie będzie tutaj linii miękkich prowadzonych w sposób melodyjny, potoczysty, tak jak u mistrzów barokowych, ponieważ brutalność tej sceny nie pozwalała Szmajowi na to, żeby posługiwać się tutaj taką linią, którą moglibyśmy się delektować. Są więc cięcia bardzo twarde, dużo kątów ostrych, form spiczastych, nawiązujących zresztą do strzały i ten dynamiczny lot strzały jako narzędzia śmierci, którą zadano temu męczennikowi, jest tutaj pokazany w sposób niezwykle sugestywny. Zresztą sam kontrast czerni i bieli, zupełnie w żaden sposób nie będących tutaj kolorami niuansowanymi, powoduje, że tym mocniej jeszcze wybrzmiewa cały tragizm tej graficznej opowieści. Ale święty Sebastian zawędrował w miejsca bardzo nietypowe. Na przykład w kolekcji Krystala znajdował się talerz ze świętym Sebastianem, który w roku 1925 namalował Wacław Wąsowicz. Wąsowicz uwielbiał posługiwać się taką miękką, nieco naiwną linią i tutaj doskonale widzimy ten charakterystyczny dla niego rysunek. Przedstawia świętego Sebastiana jako wątłego młodzieńca przywiązanego do pnia drzewa, ale co ciekawe, dookoła znajdują się postaci w strojach nawiązujących do strojów góralskich. Jest to więc z jednej strony nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, zresztą w czasach międzywojennych te klasycystyczne powroty będą bardzo częste, a z drugiej strony mamy tutaj typową dla dwudziestowiecznych rytmistów ideę powracania do wątku ludowych, która w latach 20. przecież miała się w Polsce znakomicie, o czym świadczy chociażby popularność prac Zofii Stryjeńskiej. No i na koniec niespodzianka, bo przyznam, że nie spodziewałem się, że szukając prac świętego Sebastiana w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie dotrę w pewnym momencie do Wojciecha Fangora. Wojciecha Fangora kojarzymy przede wszystkim z opartowych okręgów, które zyskały już międzynarodowy rozgłos, które biły rekordy na rynkach aukcyjnych w Polsce. Znamy go też z socrealistycznej Matki Koreanki czy paru innych tego typu obrazów. A tymczasem okazuje się, że w roku 1955 Fangor namalował postać drugą z pod tytułem Święty Sebastian. I tutaj
Fangor jak to Fangor nie poprzestałby wyłącznie na kopiowaniu pewnej tradycji, ale musiał dodać do niej zupełnie indywidualne komponenty. Mamy więc ciało, które zostaje zdeformowane trochę na modłę Miro, trochę na modłę Picassa. Bardzo ciekawie położone jest światło na tym ciele, które tworzy diagonale biegnącą od lewego dolnego do prawego górnego rogu obrazu. Ale zamiast tradycyjnych strzał, które przeszywały ciało świętego, w tym przypadku Fangor stosuje figury geometryczne, które wrzynają się w korpus męczennika. Bardzo ciekawy zabieg malarski, zresztą dający też niezwykłe efekty malarskie, bo właśnie te geometryczne figury wchodzące w ciało biednego męczennika stają się dla Fangora asumptem do użycia o wiele bardziej żywych barw i dekoracyjnych deseni, takich jak centki czy rytmicznie rozmieszczone prążki. Niezwykle ciekawie potraktowana jest w tym dziele także przestrzeń, bo tło jest zupełnie neutralnym, szarym, abstrakcyjnym tłem, ale tuż przy dolnej krawędzi, równolegle do niej, biegnie przerywana linia, którą możemy uznać za linię symbolizującą styk podłogi ze ścianą, więc mamy tutaj niejako świętego Sebastiana we wnętrzu, a tego do tej pory w tej przebogatej tradycji ikonograficznej jeszcze nie było. Tak więc po raz kolejny XX wiek pokazał, że te różne tradycyjne wątki artystyczne można podać w sposób zupełnie do tej pory nieopracowany i praca Wojciecha Fangora jest świetnym tego przykładem.